życie jest przykładem dla Twych sług. Ty mówiłeś do serc wszystkich, gdzie nadzieja i gdzie Bóg. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się Świętemu Ojcu Pio. O sławny, święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas, grzeszników, dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia. Dlatego powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich. Powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach. Powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy, pośredniczce łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie. Powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej dobroci otrzymali łaskę, której gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroń nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź w niebie naszym patronem. Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienie do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nad przyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga,
módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. Listy Ojca Pio. Wybór. Korespondencja z kierownikami duchowymi. List numer 411. Ojciec Pio do Ojca Benedykta. San Giovanni Rotondo, 23 lipca 1917 roku. Mój najukochańszy Ojcze, Pan Jezus niech nadal posiada Twoje serce całkowicie, aż zostanie przemienione w Niego w chwale świętych. Przeczytałem uważnie, a następnie jeszcze raz przeczytałem w Twoim liście to, co odnosi się do Twoich wewnętrznych cierpień i odczuwam wielkie poniżenie w podjęciu obowiązku wydania decyzji w sprawach, które dotyczą Ciebie, mój Ojcze, mój Przewodniku, mój Przełożony. Wolałbym uwolnić się od tego obowiązku, ale nie mogę. Musiałbym zagłuszyć głos mego sumienia, które ganiłoby mnie, że źle zrobiłem. Odwróćmy więc nieco rolę i będę mówił odważnie i szczerze. Wezwany do wyrażenia opinii o tym, co mi napisałeś w Twoim liście, oświadczam, bez urażenia prawdy, wobec Boga i mojego sumienia, że to wszystko, co mi napisałeś w Twoim liście, jest skutkiem pokusy. Ojcze, Bóg wie, z jakim duchem mówię w tej chwili. W Tobie nie ma śmiertelnych upadków popełnianych rozmyślną wolą, ani lekkich upadków popełnionych z pełną świadomością. Prawdą jest, że upadki, lecz te nigdy nie są poważne, są po prostu spowodowane wrodzoną słabością, a te są właściwie upadkami również dusz sprawiedliwych. Pan Bóg zna dobrze przyczynę, dla której zezwala na te upadki u swoich wybranych. Kiedy z tego nie wydobyłoby się nic innego, jak tylko pożytek z umartwienia, to już byłoby to wielką rzeczą. Obawa dawania zgorszenia bliźniemu i z tego powodu bycia słusznie usuniętym z urzędu jest całkiem bezpodstawna i śmieszna, ponieważ jakakolwiek kara z góry zakłada winę i to winę rozmyślną. Lecz tego wszystkiego brakuje, a więc kara nigdy nie nastąpi. Śmiało więc, Ojcze, uspokój się i przekonaj się, że tym razem nie masz racji. Nie wolno Ci faktycznie myśleć, że to, co powiedziałem przed Bogiem, powiedziałem tylko w tym celu, aby Cię pocieszyć, ponieważ w tym przypadku wykroczyłbym przeciw prawdzie i kołysałbym Twoją duszę od tego momentu do fatalnego snu, jeśli chodzi o Twoje wieczne przeznaczenie. Miłość w tym przypadku, wykorzystuję Twoje własne słowa, byłaby krzywdzącą nienawiścią, a litość byłaby bezlitosnym okrucieństwem. Uspokój się więc tymi zapewnieniami, które ostatni z Bożych stworzeń przedkłada Ci w Jego obecności, a znajdziesz pokój sumienia. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za to przed Panem Bogiem. W moich modlitwach, a szczególnie w czasie mszy świętej, nieustannie proszę o wiele łask dla Twojej duszy, którą kocham jak swoją własną. Szczególnie, doprawdy, proszę o Bożą miłość dla Ciebie. Ona jest wszystkim dla nas. To jest miód, który powinien osłodzić wszystkie nasze słabości, nasze uczucia i nasze działania. Mój Ojcze, jakże szczęśliwe jest wewnętrzne królestwo, kiedy ta święta miłość w nim panuje. Jakże błogosławione są władze naszej duszy, kiedy są posłuszne tak mądremu królowi. Nie, mój kochany Ojcze,
pod posłuszeństwem Jemu i w Jego Królestwie On nie pozwala, aby mieszkały grzechy ciężkie, ani jakiekolwiek przywiązanie do najlżejszych grzechów. Prawdą jest, że On pozwala im, aby przybyły do Jego granic, po to, aby wewnętrzne cnoty zaprawiały się do walki i po to, by stały się mocne. Jest tak samo prawdą, że pozwala, by szpiedzy, którymi są grzechy lekkie i niedoskonałości, biegali swobodnie w Jego Królestwie, ale pozwala tylko dlatego, byśmy poznali, że bez Niego bylibyśmy łupem naszych wrogów. Upokorzmy się bardzo, mój dobry Ojcze, i wyznajmy, że gdyby Pan Bóg nie był naszym pancerzem i naszą tarczą, zostalibyśmy natychmiast przebici każdym rodzajem grzechu. Oto dlaczego powinniśmy zawsze trwać w Bogu przez wytrwałość w naszych duchowych ćwiczeniach i uczeniu się służby Bogu naszym własnym kosztem. Co do wewnętrznych ćwiczeń, które wspominasz, błagam Cię, abyś był w nich stały. Wierz mi, Ojcze, ten stan nie jest niczym innym jak rzeczywistym omdleniem, które przeszkadza Ci cieszyć się nie jedynie pocieszeniami i natchnieniami, lecz wiarą, nadzieją i miłością. Chociaż je masz, to nie odczuwasz żadnego pocieszenia. Jesteś jak dziecko z opiekunem, który pozbawia je zarządzania jego dobrami w taki sposób, że chociaż ono jest prawdziwym właścicielem, to nie administruje niczego i wydaje się, że całym majątkiem jest jego własne życie. Jak mówi święty Paweł, jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika. Ponieważ Pan Bóg chce, abyś doświadczył dającego się odczuć uczucia miłości do Niego i do bliźniego i abyś cieszył się tym więcej, niż to wystarcza, by się posłużyć tym w pewnych okazjach. Dlatego uważaj się za szczęśliwego, ponieważ jesteś tak ściśle zjednoczony z naszym niebiańskim opiekunem. Nie powinieneś robić niczego innego, jak tylko być wytrwałym w swoich ćwiczeniach duchowych i powierzyć się ramionom tego tak miłosiernego opiekuna. Do zobaczenia, Ojcze, w czasie przez Ciebie wyznaczonym. Całuję Ci ręce, proszę Cię, abyś ciągle mi błogosławił. Brat Pio, kapucyn. Powierzenie się Bogu. Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych, dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Modlitwa świętego Ojca Pio o uzdrowienie. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy.
okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz spokojem i przyciągaj mnie jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa o nawrócenie grzeszników odmawiana przez świętego Ojca Pio. Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora Pieśni nad Pieśniami powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem proszę Cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty z miłości do Jezusa kornie niosłeś krzyża znak, a przykładem swego życia wskazałeś do Boga szlak. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawia
upamiętniać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, za Twym wstawiennictwem niech Bóg ześle zdroje łask. Proszą Cię duchowe dzieci, Ojcze, Pio, prowadź nas. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie.